Witajcie po przerwie. Dzisiaj chciałam z Wami pogadać o przebudzeniu. O przebudzeniu, czym właściwie jest to przebudzenie, o co z tym chodzi i jakich cech potrzebujemy, żeby się przebudzić i żeby zacząć żyć swoim własnym życiem. Z przebudzeniem, przebudzenie to jest trochę takie górnolotne sformułowanie, niektórzy się z tego nabijają. Niektórzy uważają, że osoba, która uważa się za przebudzoną, to czuje się lepszą i w ogóle, że to jest takie jakieś oceniające. To słowo przebudzenie gdzieś tam weszło w to nasze słownictwo, ale równie dobrze można używać słowa świadomość, także osoba przebudzona to osoba świadoma, to osoba, która chce żyć swoim życiem, a nie życiem dyktowanym przez innych. Że to osoba, która gdzieś idzie w kierunku tego rozwoju osobistego. Słowo przebudzenie wzięło się od książki Antoniego de Mello o tym samym tytule. I on tam opowiada historię orła, który wychowywał się z kurami i myślał, że jest tą kurą i widział, jak orzeł leci po niebie i mu zazdrościł, a nie wiedział, że sam jest orłem. I chodzi o to, że my też gdzieś jesteśmy traktowani, albo dajemy się traktować jako takie baranki, a jesteśmy czymś więcej. Każdy z nas jest indywidualną jednostką. Jesteśmy tutaj po to, żeby się rozwijać i żeby iść ścieżką serca, tak? Każdy w swoim sercu ma wpisane to, co dla niego jest okej, co dla niego nie jest okej. Masz wpisane w swoim sercu swoją pasję, swoje marzenie, swoją ścieżkę życiową. I tutaj nie o to chodzi, żeby iść za tak zwanym tłumem, bo nie jesteśmy tłumem. Nikt z nas nie jest jakby częścią tłumu. Każdy z nas ma coś do zaoferowania innym. I podążając ścieżką serca, podążając za głosem serca, podążając za głosem swoich pasji i marzeń, tak naprawdę kreujemy szczęśliwy świat. I gdyby każdy robił to, co mu serce dyktuje, to bylibyśmy znacznie zdrowszym i szczęśliwszym społeczeństwem. Więc tak to tytułem wstępu. A dlaczego jest nam tak trudno zacząć, tak trudno otworzyć oczy, tak trudno zaufać samemu sobie? I tutaj znowu będę ględzić o systemie i procesie edukacji. Ale tak to wygląda, że gdzieś już w procesie edukacji we wczesnym dzieciństwie już jesteśmy tresowani, żeby zachowywać się tak jak inni. I nie wiem, jestem po prostu osobą, która lubi zadawać trudne pytania i niekoniecznie oceniać sytuację, bo niekoniecznie uważam, żeby to było jakoś odgórnie zaplanowane, i w ogóle. Tylko tak jak obserwowałam, moja córka miała krótki epizod z przedszkolem i to miało być fajne przedszkole, takie otwarte i w ogóle. Ale były pewne zasady, które były, nazwijmy to, kontrintuicyjne, ale też z drugiej strony rozumiem, dlaczego pewne zasady były wprowadzane, na przykład siusianie na zawołanie, co jest po prostu wbrew naturze. Chodziło o to, że panie muszą ogarnąć jakąś tam grupę osób, i gdyby każde dziecko co 5 minut chciało iść do łazienki, no to one by nie były w stanie nic zorganizować, dlatego gdy mają pod sobą grupę dzieci, to wszystkie dzieci jest godzina, kiedy wszystkie dzieci mają robić siusiu, obojętnie czy im się chce, czy im się nie chce, tak? I to jest taki przykład, nazwijmy to banalny, ale już tak naprawdę uderzający w nasze jakieś takie podstawowe intuicje, po prostu intuicje, kiedy moje ciało, właśnie zaufanie naszemu ciału, to też jest to, często mi się pytacie, jak z powrotem zaufać swojemu ciału. No i to od wczesnych chwil dzieciństwa uczymy się, że nie mamy ufać naszemu ciału, tylko mamy na przykład siusiać na zawołanie. Podobnie jest w szkole, już pomijając te kwestie tych przerw, że właśnie nie można skorzystać z łazienki, że zjeść można tylko na dużej przerwie. Ja pamiętam, że jak chodziłam do liceum, to było dosyć duże liceum, no i tam, żeby dojść z jednej sali do drugiej, a w międzyczasie zaraz miała być kartkówka, więc wypadało coś tam przeczytać jeszcze, żeby sobie przypomnieć. Więc pamiętam, że wracałam ze szkoły i to te moje kanapki gdzieś tam jadłam w tramwaju, jadąc do domu.
Bo po prostu w szkole nie było na to czasu, nie było nawet czasu, żeby iść do toalety, bo była to ogromna szkoła, kolejki w łazienkach były duże i po prostu nie starczało przerwy, żeby po prostu wszyscy z tego korzystali, a spóźnianie się na lekcje było niedopuszczalne. A to jest jakby taka kwestia fizjologiczna, która też ma duże znaczenie, czyli będzie o kwestiach fizjologicznych, ale nie tylko. Bo fizjologia to jedno, że nie ufamy swojemu ciału i to ciało daje właśnie sygnały już od wczesnego dzieciństwa, kiedy jesteś głodny, kiedy musisz skorzystać z toalety, kiedy jest ci za gorąco, kiedy jest ci za zimno i to ciało świetnie nam daje te sygnały. Ale jeżeli od wczesnego dzieciństwa jest to w nas gdzieś tam tłumione, zabijane, no to później, kurczę, nie wiemy, co się z nami dzieje, nie wiemy, co czujemy. Ciało też nam daje sygnały, tak, bo umiemy odczytywać, nie musimy się uczyć mowy ciała ludzi, tylko tak naprawdę mamy to wbudowane, tak? Niektóre osoby wzbudzają w nas zaufanie, a niektóre osoby czujemy, że powinniśmy zachować od nich dystans dla własnego bezpieczeństwa. I to też gdzieś tam te podstawowe intuicje są w nas tłumione. Osobną kwestią w procesie edukacji jest to, że nawet jak uczycie się takich przedmiotów typu historia, tak? No to ja akurat miałam mądrych nauczycieli od historii. No i wiem, że historia bazuje na źródłach, na jakichś tam materiałach źródłowych, ale wiadomo, że jak sobie poczytacie historię jednego kraju i historię kraju sąsiedniego, to też każdy ma inny punkt widzenia, każdy inaczej interpretował daną wojnę, bitwę i tak dalej, nie? Tak jak teraz, dwie osoby się kłócą, każdy uważa, że ma rację. Więc ta historia, którą poznajemy w szkole, jest też historią subiektywną. Poza tym historia najdawniejsza, to są jakieś szczątkowe informacje, a resztę historycy, archeolodzy sobie coś tam dopisują, ale to jest takie trochę wróżenie z fusów. I tu nie o to chodzi, żeby negować całą historię, ale żeby pozostawić otwarty umysł, że nie wszystko wiemy, że może gdzieś wypłyną następne fakty, może gdzieś trafimy na jakiś materiał jakiegoś kronikarza, który pokaże nam daną epokę z jeszcze innej strony. Więc tutaj chodzi o to, żeby pozostawić sobie taką otwartość w ocenie sytuacji, w ocenie życia, w ocenie nauki, tak? Natomiast my w szkole jesteśmy uczeni, że jest właśnie jedna prawda, że jest tak, jak nauczyciel każe. Na szczęście jeszcze jestem z epoki, gdzie były wypracowania i raczej się w sposób otwarty odpowiadało na sprawdzianach czy kartkówkach. Teraz to już jest w ogóle masakra, bo dzieci uczą się rozwiązywać testy. Ale mamy ruch dzisiaj. Ja pamiętam, że będąc na studiach robiłam specjalność nauczycielską, żeby ewentualnie móc uczyć w szkole. I akurat miałam praktyki na języku polskim i dano mi do sprawdzania próbne matury z języka polskiego i to były już te takie matury, nazwijmy to testowe. No i tam była na przykład interpretacja wiersza i w kluczu, bo mieliśmy klucz, więc mieliśmy klucz, według którego mieliśmy sprawdzać te matury. I tam było wypisane, jakie odpowiedzi, jakie możliwości są prawidłowe. I pamiętam, że był jakiś wiersz i była interpretacja wiersza, trzeba było opisać, jaki jest nastrój wiersza. I były po prostu słowa, przymiotniki, opisujące wiersz, które jak uczeń użył ich, to miał tam pełną punktację, a jak ich nie użył, to miał zero punktów. I na przykład jak w kluczu było słowo, nazwijmy to, nie wiem, powiedzmy nostalgiczny, jak ktoś napisał, że wiersz był nostalgiczny, to miał pełną punktację, jak ktoś napisał, że wiersz był wzruszający, to już miał zero punktów. Oczywiście to jest też kwestia jakiejś tam mądrości osoby sprawdzającej, ale mieliśmy zalecone, że mamy się ściśle trzymać tego klucza. Więc już jakaś własna interpretacja, w ogóle własne spostrzeżenie na wiersz, czy w ogóle na interpretację czegokolwiek, została przycięta. I tak jesteśmy prowadzeni, że tylko, że nauczyciel ma rację, a my nie mamy prawa mieć swojego zdania, bo co my tam jeszcze wiemy. I tak samo, jeżeli chodzi o różne autorytety z różnych dziedzin, mamy po prostu bezmyślnie ufać, bezkrytycznie. Wydaje mi się, że żeby funkcjonować w życiu i być szczęśliwym, podstawową nauką, która powinna być priorytetem, to jest nauka samodzielnego myślenia. I tutaj nie chodzi o to, żeby krytykować wszystko, tylko żeby pozostawić otwartość, zostawić sobie otwarty umysł na to, że, no, że nie wszystko wiemy. Że nie wszystko wiemy, i że to, że ktoś jest autorytetem, to nie znaczy, że jest nieomylny.
Ja miałam to szczęście, że poszłam na filozofię. I tam mieliśmy taki przedmiot filozofia nauki. I uczyliśmy się o tym, to było takie jakby od zewnątrz, jak konstruowane są różne teorie naukowe, paradygmaty i tak dalej. No i tam właśnie było to, że nie ma nic stałego, tak? Że teoria naukowa tak długo jest uznawana za prawdziwą, dopóki się nie pojawi nowa, która ją podważy. I tyle. Więc bezgraniczne ufanie. Teraz nauka stała się religią. Jak coś jest udowodnione naukowo, to się staje prawdą. Tylko to nie do końca tak jest. Pamiętam, mam koleżankę, która pracuje na uczelni. I tam opowiada, jak to też wygląda od środka, o przyznawanie różnych grantów i tak dalej. I jest często zewnętrzne finansowanie, no jak jakaś firma zajmująca się sprawą X finansuje badanie, no to wiadomo, że wyniki muszą być korzystne dla tej firmy, bo jeżeli nie będą korzystne, to więcej nie przyzna pieniędzy na badania. Też podawała ciekawy przykład, że w jakimś czasopiśmie naukowym, takim już naukowym, dla tych wszystkich uznanych profesorów, takim specjalistycznym, ostatnio znalazła dwa artykuły. Już nie pamiętam, na jaki temat. Ona się zajmuje akurat socjologią, więc to było chyba coś z zakresu nauk społecznych, nieważne. W każdym razie, że były dwa artykuły naukowe w tym samym czasopiśmie i każdy z nich, jeden udowadniał, że dana, że teza A jest prawdziwa, a drugi, kilka stron dalej, udowadniał, że teza A jest fałszywa. I to było w tym samym czasopiśmie. Więc tutaj chodzi o to, do czego was zachęcam, to żeby nie wierzyć ślepo we wszystko, co wam ktoś mówi, tylko dlatego, że ten ktoś ma stopień naukowy albo że napisano to w gazecie. Jeżeli chodzi o pisanie rzeczy w gazecie, to przez wiele lat byłam dziennikarką. W sumie nadal to, co robię, to jest to forma dziennikarstwa, możemy powiedzieć. Moje pisanie i gadanie i czasami robienie wywiadów, więc gdzieś tam w tym pozostałam. W każdym razie pierwsza moja praca to była w takim lokalnej, dużej gazecie. Tam pracowałam w dziale młodzieżowym i już wtedy zobaczyłam, jak to wszystko działa. Bo pamiętam, że u mnie gdzieś tam w otoczeniu, bo to, że jak coś jest napisane w gazecie, no to jest prawda. Ale ja tam prowadziłam dział młodzieżowy i miałam wyszukiwać jakichś tam wydarzeń kulturalnych, no i moi znajomi mieli zespół. No i pisałam artykuł pod tytułem, jakieś takie zapowiedź koncertu, że wschodząca gwiazda tam z tutaj tej lokalnej sceny muzycznej zagra koncert. No i dlaczego ja o tym pisałam? Bo ich znałam i wiedziałam, że grają koncert, tak? A było pewnie tysiące innych zespołów, o których istnieje po prostu nie miałam pojęcia i ich nie znałam. I może oni też byli wschodzącą gwiazdą sceny i może przetrwali dłużej niż zespół moich znajomych. Ale o tym nie napisałam. Czyli jakby wiedza dziennikarska jest ograniczona, tak? Że liczy się to, co dany dziennikarz wie, niekoniecznie, że po znajomości, tak? Bo jak dostałam informację o innym zespole, to też to publikowałam. Ale po prostu nie zawsze do wszystkich wiadomości możemy dojść. Poza tym w pierwszych latach mojej pracy już się spotkałam z tak zwaną cenzurą, czyli były artykuły dobrze widziane, artykuły źle widziane. Pamiętam, że w sezonie ogórkowym, tym letnim, napisałam, miałam szukać takich tematów luźnych i napisałam o tym, jak się robi dredy. Się okazało, że to był temat niepoprawny politycznie, więc wycięto jakieś, kurczę, trzy zdania na krzyż z mojego artykułu i sklejono z artykułem pod tytułem Jak dbać o włosy latem. I były po prostu jakieś jedno zdanie, że teraz modne są dredy i coś tam, nie? Więc w ogóle się okazało, że to już jest nie halo. I jeszcze był ciekawy temat, bo w liceum zaczęłam grać na bębnach i chodziłam na takie warsztaty bębniarskie i warsztaty prowadził psycholog. Jeszcze tam z jedną osobą, ale był psycholog. Nie wiem, czy on jeszcze działa w tej branży. Jest głośno. Psycholog pan Jacek Kisielewski i on w swojej praktyce psychologicznej stosował grę na bębnach, tak? I oprócz takich warsztatów dla młodzieży, dzieci i młodzieży, organizował warsztaty dla osób dorosłych, które w weekend mogły przyjść po prostu i wyżyć się na tych bębnach. I było to świetny sposób na właśnie redukcję stresu, na leczenie depresji. To było też takie mindfulness, tak? Bo jak grasz, no to jesteś całkowicie tu i teraz. Wybrałam sobie super termin do nagrywania, bo tutaj widzę, że przy sobocie koparki i piły i się dzieje dużo, nie wiem, czy będzie coś słychać. W każdym razie pan Jacek Kisielewski robił też właśnie taką terapię dla osób, nazwijmy to dorosłych, terapię, po prostu warsztaty
warsztaty bębniarskie i napisałam taki artykuł. Artykuł właśnie, że gra na bębnach jako forma terapii, terapii stresu i tak dalej, i tak dalej. No i ten mój artykuł nie został puszczony, bo był niepoprawny politycznie, bo chyba poprawny politycznie było reklamowanie leków antydepresyjnych, a nie szukanie jakichś innych rozwiązań, a to było w ogóle dziwne. To było jakieś dobrych 20, no to było 20 lat temu. 20 lat temu, teraz może jest większa otwartość na pewne tematy, ale tutaj nie chcę wam zrzędzić, jak tu byłam cenzurowana, tylko pokazać po prostu, no jak wygląda na przykład dobór wiadomości w mediach. Też później ten mój dział, akurat w tej gazecie, dział taki kulturalno-młodzieżowy został zlikwidowany, no bo się nie opłacało i zamiast nas, nasz pokój zajął dział kryminalny i była pani, która miała nasłuch na policję i się pojawiały i miała specjalną rubrykę i pisała o tym, że kogo tam zabili, kogo okradli, jakie oszustwa wypłynęły, kto źle zaparkował i w ogóle się okazało, że to wzbudza w ludziach większe emocje niż pisanie o na przykład redukcji stresu przez grę na bębnach. Więc jeżeli ma się chociaż minimalną świadomość o tym, że nie wszystko właśnie to, co widzicie, tak, nie wszystko, czego nauczyliście się w szkole, jest prawdą, nie wszystko, co czytacie w gazetach, jest prawdą, tylko to wszystko są jakieś punkty widzenia. I tutaj nie chodzi o to właśnie, żeby od razu oskarżać wszystkich o kłamstwo, oszustwo i nie wiadomo co, tylko po prostu są różne punkty widzenia i dla pewnych osób jedne punkty widzenia są ok, dla innych inne, ale chodzi o to, żeby zachować taki zdrowy dystans, odrobinę krytyki i szukać to, co dla ciebie jest ok. I na tym polega całe to przebudzenie, że szukasz, co dla ciebie jest ok, co z tobą rezonuje. Ostatnio miałam taki komentarz, że ktoś mi pisał, że zaczyna swoją ścieżkę tutaj jakąś rozwojową i tyle wiadomości, nie wie co robić, gdzie, w jaką stronę iść, czegoś na, po co sięgnąć. I tutaj też napisałam, że jeżeli zaczynacie swoją jakąś ścieżkę przebudzeniową, rozwojową, to po prostu czytać, szukać informacji i szukać tego, co z tobą rezonuje, tak? Ja też jakieś książki czytałam, kiedyś ze mną rezonowały, czasami jakieś zaczynałam, stwierdzałam, że kurczę, nic z tego nie rozumiem i w ogóle i odkładałam na półkę i wracałam po kilku latach, tak? Więc tak naprawdę i też każdy etap życia jest inny i na każdym etapie życia potrzebujemy czegoś innego, potrzebujemy innych informacji. Więc warto po prostu słuchać siebie, tak? Jeżeli oglądacie, nie wiem, jakiś film na YouTubie, czy sięgacie po jakąś książkę, która przyciąga waszą uwagę, która gdzieś trafia do waszego serca, wzbudza pozytywne emocje i czujecie, że tak, że ja to przeczuwałem intuicyjnie, że tak jest i że tego potrzebuję, no to w tą stronę warto iść. A jeżeli coś z wami nie rezonuje, to może być nawet w zakresie jednego kanału, jednej osoby mówiącej, to nie o to, żeby ślepo znowu łapać wszystkie zdania jakiegoś guru, tylko żeby zobaczyć, o, to ze mną rezonuje, to zastosuję w życiu, nie wiem, o, tu fajne ćwiczenia oddechowe, to jest dla mnie, a tutaj coś tam, to już, kurczę, to dla mnie trochę przegięcie, to nie na ten etap rozwoju, nie? I chodzi o to, żeby wybierać, żeby z otwartością szukać odpowiedzi, i takim zdrowym objawem szukania siebie, swojej drogi jest też właśnie odrobina z jednej strony otwartości, ale też odrobina krytyki, tak? Krytyki, odrobina jednak nieufności, tak? Bo jesteśmy właśnie przyzwyczajeni, uczeni tego, że te wszystkie autorytety mają rację i chcą naszego dobra. I to nawet nie o to chodzi, że ktoś nie chce naszego dobra, tylko że no, nie ma dostępu do wszystkich informacji i to, co będzie dobre dla jednej osoby, niekoniecznie musi być dobre dla innej osoby i to dotyczy wszystkiego tak naprawdę i sposobu życia, sposobu odżywiania, tak, jeden będzie się lepiej czuł w mieście, drugi w lesie, trzeci na egzotycznej wyspie, a czwarty w centrum miasta, tak. Każdy ma tam jakieś swoje preferencje, każdy po coś innego przyszedł na tą planetę i ma inne potrzeby. Więc nie ma jednej pracy idealnej dla wszystkich, jednego sposobu odżywiania idealnego dla wszystkich, jednego sposobu życia, jednego rodzaju, nie wiem, nawet związku, tak? No to dotyczy po prostu zupełnie, zupełnie wszystkiego. A my właśnie z jednej strony często jesteśmy bezkrytyczni wobec autorytetów i wierzymy ślepo w to, że coś, jak coś jest napisane, to jest napisane. Właśnie dzisiaj w sumie to mnie zainspirowało do nagrania tego filmu. Ostatnio sobie oglądam taki kanał Russella Branta, to jest taki komik angielski, który też w taki dosyć humorystyczny sposób opowiada o różnych rzeczach, które się dzieją na świecie.
I przed miesiącem dodał film, dzisiaj mi gdzieś tam wyskoczył, o tym, że w Stanach znaleziono arszenik w jedzeniu dla dzieci. I to te dawki arszeniku, ołowiu i jeszcze jakichś tam szkodliwych substancji były przekroczone, chyba ten arszenik była ilość przekroczona w jedzeniu dla dzieci o 91 razy w stosunku do norm amerykańskich, tam czegoś jeszcze było 70-60 ileś razy przekroczone dawki. I to były renomowane firmy, z jednej strony był nasz słynny Gerberek, a z drugiej strony było też nawet jakieś jedzenie, jakiś organik, eko, nie wiadomo co, i też miało to wszystko poprzekraczane, tak? I to jest z jednej strony troszeczkę przerażające, bo gdzieś wchodzimy w tryb, że nie można nikomu niczemu ufać. Ale tutaj też trzeba zachować jakiś taki zdrowy balans i szukać, tak? Nie ufać ślepo, tak? Jednak używać swojego umysłu. To już właśnie Russell mówił w jednym z filmów, że gdzieś w dzisiejszych czasach idziemy w stronę pewnego komfortu i chcemy, żeby, no właśnie, kupujemy gotowe jedzenie, żeby nie musieć gotować, tak? Mamy pralkę, która powinna też nas wyręczyć, zrobić wszystko, no ale pralka, właśnie te wszystkie rzeczy, które nas mają wyręczać, one nigdy w 100% nie spełniają swojej funkcji. Jeżeli macie pralkę i macie małe dzieci, które po prostu obleją się nie wiadomo czym, to nie wystarczy tej rzeczy wrzucić do pralki, tylko niestety trzeba ręcznie mydełkiem na plamę albo jakimś odplamiaczem się tego pozbyć, jeżeli chcecie, żeby rzecz była z powrotem idealnie czysta, a przeważnie przy bardzo małych dzieciach trudno jest zachować, żeby to w ogóle wróciło do poziomu idealnej czystości. Więc to takie, z jednej strony chcielibyśmy, żeby ktoś za nas odwalił całą robotę, a przebudzenie polega na tym, że przestajemy gdzieś zrzucać odpowiedzialność za swoje życie na inne osoby, tylko bierzemy to życie w swoje ręce. I to jest tak naprawdę kupa roboty, tak? Bo to jest i kwestia, czego ja naprawdę chcę, ale też kwestia, nie wiem, w co chcę się ubierać, co chcę jeść i tak dalej, nie? Czy nie to, co inni mówią, tylko co jest dobre dla mnie. I to jest wielkie, wielkie poszukiwanie. Też w kwestii zaufania do tych wszystkich autorytetów też miałam kilka takich przykładów. Właśnie ostatnio to rozmawiałam z moim mężem na temat takich naszym zaufaniu do pewnych instytucji, które zostały potem podważone. Pamiętam, jak byłam w ciąży, w pierwszej ciąży. Kupiłam sobie jakiś krem, który tam miał przeciwdziałać powstawaniu rozstępom w ciąży i w ogóle, i miał naklejkę tam Instytut Matki i Dziecka. I przyjeżdżali do nas tacy znajomi, którzy tam gdzieś weszli w temat zdrowego odżywiania i zaczęli się też interesować kosmetykami. Bo jeżeli chodzi o odżywianie, to gdzieś już miałam tą świadomość czytania tych etykiet. Natomiast z kosmetykami jakoś, nie wiem, miałam ślepą plamkę na kosmetyki. Nigdy się nad tym jakoś tam nie zastanawiałam, o co chodzi ze składami kosmetyków. No i kolega poszedł do nas do łazienki i mnie po prostu ochrzanił. Jak ty jesteś w ciąży i coś takiego używasz? No i pokazał mi jakąś tam listę toksycznych składników, które są używane w kosmetykach i które warto unikać. I pamiętam, że tam, nie wiem, czy to były jakieś parabeny, czy jeszcze coś tam innego. Na pewno były parabeny, ale jeszcze były jakieś chyba dwie inne substancje. I jak sobie tutaj sprawdziłam na takiej stronie, gdzie można tam było posprawdzać te składy, to się okazało, że te składniki nie dość, że są rakotwórcze, to jeszcze mogą przenikać przez łożysko i powodować jakieś tam ubytki w ogóle w dziecku, w rozwoju dziecka i opóźniać i w ogóle robić jakąś masakrę. Na szczęście krem był świeżo kupiony, ale jak potem przyjrzałam moje kosmetyki, to 90% moich kosmetyków poszła do kosza. No i zaczęłam kupować ekokosmetyki. To było już dobrych 9 lat temu. Więc wtedy to jeszcze sklepy internetowe, jeszcze to wszystko było dosyć drogie. Teraz na szczęście to tak już bardziej się unormowało. Ale i tak naprawdę staram się kupować jakieś ekokosmetyki od jakichś takich mniejszych manufaktur i w ogóle, bo i tak nigdy na 100% nie wiemy, nie? Też ostatnio koleżanka u mnie była, która ma problemy ze skórą i przez przypadek zostawiła płyn do kąpieli. I patrzę ten płyn do kąpieli, napisane, że tam dla atopowej skóry i w ogóle, odwracam na skład, a tam też znowu dwa składniki, które mogą powodować swędzenie i problemy skórne. I kurczę, o co tu chodzi, nie? I to jest dużo, dużo takich rzeczy. Też pamiętam, jak moja córeczka pierwszy raz tam była trochę tam przeziębiona, tam jak kilka miesięcy.
I lekarka jej zapisała jakiś tam ziołowy syropek tam na kaszel. No i stwierdziłam, że dobra, spoko, ziołowy syropek, no to okej, nie walimy chemii. Tym bardziej, że to było jakieś tam drobne przeziębienie, nie? Tam jakiś kaszelek. No i kupujemy ten syropek, a tam kurczę w składzie benzoesan z sodu, nie? I wiadomo, że śladowe ilości benzoesanu z sodu to tam nie przyniosą jakichś wielkich szkód dziecku. Ale trąbi się o tym, że dla dzieci zdrowe jedzenie i trzeba dbać, że tam metale ciężkie, że w ogóle nie wiadomo co. I jest lek, który jest w aptece i potem i w składzie macie benzoesan z sodu. Gdzie się trąbi o tym, żeby w jedzeniu unikać benzoesanu sodu, a w aptece macie syropek dla dzieci z benzoesanem sodu. Później też były jakieś tam te wszystkie syropki, jakieś gorączkowe, niegorączkowe, to potem to też jest właśnie tona, poza tymi składnikami czynnymi jest tona cukru i różne konserwanty. No i wiadomo, że raz po raz jak użyjesz, to się nic nie stanie, teoretycznie. I też po prostu jak była jakaś tam sytuacja, że potrzebowaliśmy zbić gorączkę czy coś, no to używaliśmy tego. Ale staraliśmy się właśnie, jak zresztą nie było też takiej potrzeby, ale generalnie jak najrzadziej. No ale niestety dostajecie lek, który jest z apteki, który ma leczyć, a się okazuje, że w składzie po prostu jest jakaś masakra. Nie wiem, można to pewnie, skoro żywność można konserwować w inny sposób, to przypuszczam, że syropek, który był już chyba od pierwszego miesiąca życia, też mógłby mieć troszeczkę lepszy skład. I tutaj już nie będę mówić o jakichś tam grubszych aferach, tylko powiedzmy o jakichś takich banalnych przykładach. I tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Niestety, gdy zaczynacie zwracać uwagę na pewne nieścisłości w przekazie medialnym, w przekazie społecznym, w tym, czego jesteśmy uczeni w szkole, no to też jest pewien taki opór społeczny, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy wychowywani od urodzenia. Jesteśmy wychowani, żeby być konformistami, żeby podążać za tłumem. Tylko paradoksalnie te zmiany na świecie, zmiany na ziemi, do wszystkich wielkich wynalazków doszło dzięki osobom, które nie podążały za tłumem, które były jakimiś tam indywidualistami, które nie mówiły, że nie jest to niemożliwe, tak? Mam Mikołaja Kopernika, tak? Czy on stwierdził, że dobra, nie ma, Ziemia jest płaska? No nie, no sobie obserwował i jego teoria była niepopularna, a jednak się kręci, tak? Z jednej strony wygodniej jest żyć w sposób konformistyczny i nie zadawać w ogóle pytań, ale z drugiej strony no to jest też takie pytanie, nie będziesz miał tam na łożu śmierci, czy to było, zadasz sobie pytanie, czy to było twoje życie, tak? Czego żałujesz, nie? I przeważnie nie żałujemy, rzadko żałujemy jakichś rzeczy, które zrobiliśmy, raczej żałujemy to, czy czegoś nie zrobiliśmy, że nie podjęliśmy tego ryzyka. Więc warto pozostawić tą otwartą głowę i szukać odpowiedzi. Szukać też odpowiedzi, co dla mnie jest okej, nie? I też nie ślepo iść w jakieś tematy, tak? Bo jestem krytyczna zarówno w temacie edukacji, żywienia i różnych innych kwestii, ale też jestem krytyczna w stosunku do rzeczy takich, nazwijmy to, przebudzeniowych, które oglądam, tak? Czy jakichś rozwojowych. I wybieram po prostu to, co ze mną rezonuje i jeżeli jest jakiś tam, nie wiem, nazwijmy to guru, jakiś nauczyciel duchowy, czytam jakąś książkę, no to patrzę, że to jest dla mnie okej, no a ta koncepcja, no to jakoś ze mną nie rezonuje i to nie znaczy, że przekreślam totalnie tą osobę, tylko po prostu biorę to, co mi pasuje, tak? I życie jest takim wielkim, nakrytym stołem, na wielkim przyjęciu. I to nie znaczy, że masz brać wszystko jak leci, tylko możesz wybrać to, co dla ciebie jest korzystne, to, co z tobą rezonuje. Oczywiście życie w zgodzie z sobą i bycie pod prąd to jest... oczywiście się jest narażonym na krytykę i tak dalej, ale tutaj przypomina mi się takie powiedzenie, taka historia o osiołku właśnie, bo to jest zawsze ten problem, co powiedzą inni, ale jak ktoś chce się do was doczepić, to się i tak doczepi. Była taka historia o osiołku, że był sobie dziadek z wnuczkiem i szli z osiołkiem. I na początku szli i prowadzili osiołka. I ludzie mówili, że kurczę, no, ten osiołek sobie idzie, a ci się męczą i idą. No to potem dziadek posadził wnuczka na osiołka. No to ludzie mówili, zobacz, dzieciak jedzie na osiołku, a biedny starzec się męczy. No to pojechał starzec na osiołku, a synek, wnuczek szedł obok.
No to ludzie mówili, no zobacz, dziad jedzie na tym ośle, a to biedne małe dziecko się męczy. No to pojechał dziadek z wnuczkiem na tym osiołku, to ludzie mówili, zobacz, jadą na tym biednym osiołku we dwójkę, ten osiołek, kurczę, zaraz padnie, jest taki zmęczony, nie? Czyli obojętnie co wybrali, które rozwiązanie, i tak spotkali się z krytyką. Więc krytyka jest normalną rzeczą, jeżeli robi się coś innego niż robi to większość ludzi. Ale to jest też kwestia nauki tej asertywności, tak? I tutaj nie chodzi o to, żeby być jakimś superbohaterem, bo tu nie o to chodzi, że masz być superbohaterem i zbawić świat. Tylko to robimy, znaczy z jednej strony, gdy wszyscy zaczynają iść drogą serca, idą, coraz więcej osób podąża tą ścieżką serca, to jednocześnie zmieniamy ten świat. Ten świat jest przyjaźniejszym miejscem, bo każdy jest zadowolony, mówiąc krótko. Ale z drugiej strony warto zwrócić uwagę na to, że nie robisz tego dla ogółu ludzkości, tylko robisz to dla siebie, tak? Żebyś się dobrze czuł. Ja tak się śmiałam, bo ostatnio trafiłam na jakieś tam filmy, Moja droga do przebudzenia, i właśnie tak sobie rozmawiałam z moim mężem, że moja droga do takiego uporu i chodzenia z własną ścieżką, to jest też po części, mam wrażenie, wynik jakiegoś lenistwa i wygody, paradoksalnie, bo mamy takie ciśnienie też właśnie edukacyjne, że mamy tu się poświęcać, że stawiać sobie cele i w ogóle. Ale w wielu takich sytuacjach, takich powiedzmy codziennych, już miałam taki opór, że kurczę, mi się nie chce dostosowywać, tak? Że to było, że wolę porobić po prostu coś innego. I pamiętam, że jednym z takich śmiesznych przykładów było malowanie paznokci, kiedyś w jakimś tam etapie życia, nie wiem, co było w liceum, czy kiedyś już był etap, że tam dziewczyny na jakieś imprezy malowały paznokcie, no i wszyscy malowali te paznokcie, no to też próbowałam malować te paznokcie, tylko moje malowanie paznokci kończyło się na tym, że ledwo je pomalowałam, to już sobie gdzieś wgniotłam, albo już szłam na tą imprezę, paznokcie w całości i wsiadam do windy, wciskam guzik i już tam coś się wgniata, odłupuje i w ogóle, no to też było wieki temu, teraz na pewno są lepsze lakiery. No i jaka była moja reakcja? Czy dalej męczyłam się i uczyłam się w sposób perfekcyjny malować paznokcie? Nie, stwierdziłam, że kurczę, to nie dla mnie, nie chce mi się i mam ciekawsze rzeczy do robienia niż malowanie sobie paznokci. Oczywiście jak ktoś lubi sobie malować te paznokcie i to jest dla niego okej, no to jest dla niego okej. Może mu się nie chce robić innych rzeczy, na przykład zbierać owoców w ogrodzie, co ja lubię robić, lubię je zaprawiać dla kogoś innego, to może być stratą czasu. Więc jak dla niego jest to strata czasu, to niech tego nie robi. No, dla mnie tą stratą czasu było malowanie paznokci. No i stwierdziłam, że strata czasu i że mi się nie chce i że nie jestem widocznie do tego stworzona i po prostu nie malowałam tych paznokci. I jakoś to nie wpłynęło na moje kontakty społeczne. Wbrew powszechnej propagandzie, że trzeba mieć makijaż, paznokcie i coś tam, żeby znaleźć męża. Udało mi się znaleźć męża bez pomalowanych paznokci. No, ale dużo miałam tego typu jakichś sytuacji, gdzie właśnie to lenistwo gdzieś też prowadziło do jakiegoś wytworzenia swojego stylu, swoich zainteresowań. Też miałam taką sytuację, właśnie gdy zamknęli portal internetowy, w którym pracowałam, to też miałam jakieś dorywcze prace, żeby się utrzymać. I pracowałam w takiej herbaciarni, gdzie zatrudniono właśnie dziewczyny po jakichś studiach humanistycznych, żeby miło mogły porozmawiać z klientami, odbyć interesującą też rozmowę, a nie żebym też miał jakąś tam wiedzę o kulturze, o czymś. No i pracowałam w tej herbaciarni przez 3 miesiące. No i generalnie praca była masakryczna, bo problem polega na tym, że trzeba było stać. Nawet jak nie było klientów, to trzeba było stać, żeby ludzie przechodząc przez okno widzieli, że ładnie ubrane panie stoją i się uśmiechają. No i od tego stania uśmiechania to potem miałam problemy z krążeniem, a to już osobny problem, osobna kwestia, bo gdy rzuciłam pracę i zaczęłam dużo jeździć na rowerze, to problemy same zniknęły. No, ale wszystkie dziewczyny, które tam pracowały, narzekały. Potem jeszcze był klimat, że na zapleczu zamontowano kamery, żeby się nie kradły tych kamer. I to było takie perfidne, że się jadło drugie śniadanie z kamerą nakierowaną na twoją kanapkę. Dobrze, że w kibelku nie było kamer. Chociaż nie wiem, może już dzisiaj są. W każdym razie wszystkie dziewczyny, które tam pracowały, narzekały na tą pracę i na to, jak ten szef nas traktuje i w ogóle. No ale ja byłam jedyną osobą, która zrezygnowała z tej pracy. To znaczy, skończyła mi się umowa 3-miesięczna, miałam możliwość przedłużenia i powiedziałam, że nie przedłużam. Bo stwierdziłam, że kurczę, nie mam życia, tak? Że jestem zmęczona, wykończona i traktowana jak śmieć i że po prostu nie.
I potem była znowu kolejna seria różnych jakichś tam perypetii, ale już poszłam w swoją stronę, też tam założyłam działalność, miałam swój portal internetowy, potem miałam swój sklep i różne takie rzeczy, które szły opornie. No i nie były podstawą do kredytu i nowego mieszkania, ale gdzieś to wszystko, całe moje pójście pod prąd doprowadziło mnie do punktu, w którym dzisiaj jestem i wiem, że te małe decyzje, począwszy od tego nie malowania paznokci, do tego, że nie chciało mi się, nie wiem, chodzić na przykład na imprezy z popularnymi ludźmi, na przykład z mojej szkoły, tylko dlatego, że są popularni i żeby mnie akceptowali i żeby być w tej śmietance towarzyskiej. Też uważałam to za stratę czasu, że jeżeli nie mam o czym z tymi ludźmi rozmawiać i w ogóle, no to ten czas spędzony z nimi w szkole jest wystarczający i nie muszę się z nimi integrować po szkole, więc miałam jakieś tam swoje towarzystwo później. Miałam jakieś tam swoje towarzystwo i to nie znaczy, że zostałam w próżni, tak? Tylko że na miejsce tych osób, z którymi nie rezonowałam, pojawiały się nowe osoby, nowe inspirujące osoby. I to wszystko gdzieś tam się kręciło. Czyli ten opór, to moje lenistwo, ta moja niechęć do przystosowania się, okazało się, że doprowadziły mnie do takiego właśnie bycia sobą, podążania ścieżką serca i budowania swojej jakiejś tam przestrzeni, swojej rzeczywistości, że to wszystko nie było takie głupie. No więc nie musimy się dostosowywać i paradoksalnie, gdy coś nas uwiera, tak jak ciebie uwiera but, coś tam cię dusi w bucie, to ściągasz ten but i się okazuje, że w środku buta był kamień, go wyrzucasz i idziesz dalej wygodnie, tak? I tylko niestety w innych dziedzinach swojego życia bardzo trudno nam często podjąć decyzję ze względu na jakąś tam presję społeczną. Więc często podejmujemy decyzję w oparciu o jakąś tam presję społeczną, co wymaga nasza rodzina, szef, ktokolwiek. Ale tak naprawdę, jeżeli chcecie żyć tak naprawdę swoim życiem, podążać ścieżką serca i być po prostu szczęśliwym, to chodzi o to, żeby to było twoje życie, a nie życie twojego przyjaciela, przyjaciółki, sąsiadki, szefa czy kogokolwiek innego. I tak naprawdę zmiana jest możliwa w każdej chwili swojego życia. I tak naprawdę na to, jak wygląda nasze życie, składa się dużo małych decyzji. I rzadko kiedy jest to jakaś wielka decyzja życiowa, bo ja tak jak sobie analizowałam, to tak naprawdę wiadomo, że były jakieś przełomowe momenty w moim życiu. Ale to wszystko to było jakby lata wielu małych decyzji, tak? Na zasadzie, z kim chcę spędzić czas, nie wiem, w co chcę się ubrać, co chcę wsadzić do swojego żołądka. I te wszystkie małe decyzje składają się na to, kim jestem i w jakim kierunku podążam. Tu mi się jeszcze przypomina, pamiętam, jak moja córeczka miała chyba 2 lata. Byliśmy na wakacjach w górach i przeskoczyliśmy do Czech, bo tam miał być jakiś tam super zoo, ogród zoologiczny na europejskim poziomie, jakiś niby fajny. Fajny też dla zwierząt. Się okazało, że w ogóle nie był fajny dla zwierząt. I pamiętam, to wspomnienie zostało do mnie do dnia dzisiejszego. Była taka mała klatka i w tej małej klatce był biały lew, lew albinos. Był tak osowiały, że nawet nie ryczał. Był taki po prostu lew z depresją. Z takimi obwisłymi narządami. I lew jest wspaniałym zwierzęciem, jeszcze lew albinos, to po prostu magiczna istota. I on był w takiej małej klatce. I to było po prostu, kurczę, po prostu to było straszne. I on nie miał wyjścia z tej klatki. I mógł tylko mieć depresję. A paradoksalnie my w tych naszych klatkach, te nasze klatki to są klatki naszego umysłu. I warto sobie uświadomić, że ta klatka, twoja klatka, moja klatka jest otwarta. I w każdej chwili można z niej wyjść. Wiadomo, że wychodzenie może być niekomfortowe, ale paradoksalnie, teraz mówię po latach doświadczeń, paradoksalnie to pójście pod prąd i podejmowanie swoich własnych decyzji paradoksalnie jest łatwiejsze. Jest łatwiejsze, bardziej intuicyjne, tak? Nie muszę udawać kogoś, kim nie jestem. Też, nie wiem, ubieram się w to, co jest dla mnie wygodne, a nie w to, co wypada. Znaczy, wiadomo, że są jakieś zasady, tak? No, nie pójdę w obłoconych butach na wesele, tak? Ale chodzi o jakieś tam zachowanie swojego komfortu. I też właśnie ubieram się w to, co jest dla mnie wygodne. Jem to, co przynosi korzyść dla mojego ciała. Kiedyś miałam tryb po prostu, że gdzieś idę, to zjem, bo mi podali, a teraz jak coś jest, co po prostu wiem, że potem będę się czuła straszliwie,
no to po prostu jem coś innego, tak. I to jest dużo takich małych decyzji i paradoksalnie, gdy zaczynamy słuchać siebie i swojej intuicji i tego, co z nami rezonuje, to tak naprawdę to życie jest o wiele łatwiejsze, tak. Na początku się wydaje, że wyjście poza ten konformizm, że to jest walka, ale tak naprawdę, jeżeli wiesz, czego chcesz i jeżeli masz wątpliwości, tak, to znajdą się osoby, które będą cię tam atakowały i podważały twoją jakąś tam opinię. Ale jeżeli jesteś już w tym, co robisz, pewny, wiesz, czego chcesz i to jest jakby częścią twojej natury, to paradoksalnie jakoś wszyscy to respektują, tak? Jeżeli widzą, że to z ciebie wypływa i że to jest okej. Okay. Reasumując, bo oczywiście nie wiem, na czym skończyłam. Reasumując, z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli wytrzymasz i dłużej podążasz ścieżką serca i podążasz za tym, co ci pasuje, a nie idziesz w to, co ci nie pasuje, to summa summarum, chociaż na początku nie jest to łatwe, to później stajesz się jakąś osobą, tak? Nie jesteś jedną osobą z tłumu, tylko jesteś jakąś tam określoną osobą, która to lubi, tego nie lubi. I tyle, inni ludzie zaczynają to po prostu respektować, ponieważ jesteś w tym uparty. Tak, to jest tak jak z osobami, jak to ktoś przestaje jeść mięso i wszyscy mu mówią, że tam ma zjeść tą kiełbaskę, bo inaczej umrze z głodu. To jeżeli nie jesz tego mięsa w kolejny rok i jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, która nie choruje, wygląda normalnie i wszystko jest okej, okay, to w końcu te osoby z zewnątrz przestają ci wciskać tą kiełbaskę, która zapewni, że przeżyjesz. I tak jest z różnymi innymi rzeczami, tak, że jeżeli gdzieś tam jeszcze pływasz w tym byciu sobą, to inne osoby będą ci dawały recepty na życie, ale to jest też tak, że jeżeli sam nie decydujesz o swoim życiu, to znajdzie się dużo osób, które bardzo chętnie podejmą za ciebie różne decyzje. Natomiast jeżeli konsekwentnie idziesz swoją ścieżką, to też osoby z zewnątrz zaczynają to szanować, że masz jakąś tam swoją historię i nią podążasz. I oczywiście, jeżeli dłużej robisz coś, idziesz w jakimś kierunku, to też przynosi widzialne efekty, czy to na takiej zasadzie, że jednak się okazuje, że z tej pracy, która chleba nie ma dać, jednak chleb będzie. Czy to, że zmieniając sposób odżywiania nadal żyjesz i to jeszcze przestajesz chorować, to może jednak to odżywianie nie jest takie złe. I paradoksalnie też będąc sobą pomagasz innym ludziom, bo pokazujesz, że można żyć inaczej w jakiś tam niestandardowy sposób i być po prostu szczęśliwym. I to jest kwestia wielu, wielu małych, małych różnych decyzji. I to też nie jest tak, że jest jedna alternatywna droga. To tak jak jest właśnie z tym szukaniem jakichś tam materiałów rozwojowych, przebudzeniowych. Każdy ma swoją ścieżkę, każdy ma tam swoje decyzje. Więc nie ma jednej uniwersalnej drogi, jednego uniwersalnego sposobu na życie, który jest idealny dla wszystkich. Chodzi o to, żeby znaleźć sobie swoją ścieżkę. No jak dłużej idziecie tą ścieżką, to paradoksalnie będzie łatwiej, a nie trudniej, tak? Się okazuje, że wybierając rzeczy, które są dla ciebie okej, które z tobą rezonują, później też przyciągasz takie rzeczy do swojego życia i się okazuje, że no ja tak często mam, że mam znajomych, którzy cały czas właśnie narzekają na swoje miejsce pracy, czy na swój związek i tak dalej i nic z tym nie robią i mijają lata i oni nadal są niezadowoleni, są coraz bardziej sfrustrowani, często są na jakichś lekach antydepresyjnych i nic nie zmieniają i zazdroszczą, że my żyjemy tak, jak żyjemy, ale to, że żyjemy tak, jak żyjemy, to nie jest kwestia jakiejś jednej decyzji podjętej, tylko to jest kwestia tam wielu, wielu lat wybierania tego, co z nami rezonuje, wybierania tego, w czym się dobrze czujemy. Teraz mieszkamy właśnie koło lasu, więc jest tutaj cisza i jakby taka alternatywna rzeczywistość w stosunku do tego, co się dzieje na świecie. Ale to też zawsze gdzieś tam ciągnęło mnie do lasu, do takich rzeczy, ale miałam też okres w życiu, kiedy mieszkałam w centrum miasta przez dobrych parę lat i jako młoda osoba i chciałam korzystać z życia, jakieś tu jam session, koncerty jazzowe, jakieś tam klimaty. I było fajnie, bo chciałam być blisko centrum. Też właśnie byłam dziennikarką, wszystko działo się w centrum, jest to też pracę miałam pod ręką i tak dalej.
Ale w pewnym momencie to miasto przestało gdzieś tam nam służyć i najpierw się wyprowadziliśmy troszkę dalej od centrum, a później nas wywiało zupełnie. I po prostu gdzieś tam podążaliśmy za tym, gdzie czujemy się dobrze, tak? No, a często te decyzje są podejmowane właśnie nie jest przez serce, tylko przez właśnie jakiś rozsądek, albo że na przykład jest dobrze widziane, że w jakimś miejscu, nie wiem, mieszkają jacyś, nie wiem, że jak się dorobisz, to warto mieszkać w tej dzielnicy, bo wtedy masz jakiś tam, nie wiem, status społeczny, tak? Mamy znajomych, którzy tam wybrali miejsce, gdzie tam ludzie o podobnym statusie społecznym gdzieś tam mieszkają, a potem się okazuje, że wcale nie jest tam tak fajnie, nie? Ale to się okazało, żeby gdzieś tam stwarzać pozory, żeby zostać docenionym, żeby być zaliczonym do jakiejś tam grupy szanowanej społecznie. No i się rozgadałam. No i się rozgadałam. Nie wiem, czy wywiązałam się z tematu. Pewnie będzie potrzebny jeszcze kolejny film. Jeżeli macie pytania, oczywiście zachęcam do zadawania pytań, zachęcam do dzielenia się waszymi doświadczeniami. To, co chcę wam przekazać, to, że po pierwsze, jeżeli chcesz poszukiwać siebie i swojej drogi, to nie jest jedna wielka decyzja, którą musisz podjąć. Nie musisz skakać na głęboką wodę, tylko krok po kroku wybierać to, co dla ciebie jest okej, co z tobą rezonuje, z czym po prostu czujesz się dobrze. I to prowadzi do tego, do odkrywania tego, kim jesteś. Więc podążanie ścieżką serca jest przepisem na bycie sobą, na odnalezienie siebie, swojej drogi. No i to wszystko właśnie metodą, z jednej strony metodą małych kroków, a po drugie właśnie powrót do tego słuchania siebie, do słuchania swojego ciała, do słuchania tego, co jest dla mnie okej, co dla mnie nie jest okej. I gdzieś podążanie w tym kierunku. I kwestia takiej właśnie odrobiny dystansu do siebie, dystansu do świata, bo też my możemy się mylić. I dystansu właśnie do świata, do tych wszystkich autorytetów. Bo to wszystko się zmienia, tak? To, co było 100 lat obowiązującą nauką, teraz już jest przestarzałe. To, co teraz gdzieś tam mamy promowane na różnych płaszczyznach, za 100 lat znowu będzie przestarzała, może już za 3, a może za miesiąc. Więc warto odszukiwać w tym wszystkim siebie i swojej ścieżki. I się nie bać, bo tak naprawdę będąc sobą wygrywasz, tak? Wygrywasz siebie, wygrywasz swoje życie. A jeżeli podążasz no właśnie za tłumem. No paradoksalnie ten tłum to są jednostki, które są stłumione, tak? Które są stłumione. I to ta nowa ziemia, to globalne przebudzenie, to jest właśnie gdzieś odkrywanie siebie i będąc sobą, to wtedy, gdy jesteś z innymi ludźmi, też dzielisz się tym, co w tobie najlepsze i tworzysz szczęśliwy świat. To właśnie przebudzenie to jest też takie właśnie kluczem do przebudzenia jest to wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. Że już nie czekasz, że ktoś cię uzdrowi, że ktoś zmieni system, że ktoś zmieni przepisy, że ktoś ci, nie wiem, rozpisze idealną dietę. Tylko po prostu wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, słuchanie siebie i podejmowanie decyzji. I tak naprawdę łatwo, znaczy z jednej strony łatwo jest przerzucać odpowiedzialność, no że bo rodzice, bo rząd, bo lekarz przepisał mi złe lekarstwo, tak? No ale czy chcesz żyć jako wolny człowiek, jako jednostka, która się spełnia i cieszy się życiem, czy chcesz tylko narzekać, że te zewnętrzne rzeczy są złe? Tak naprawdę zmianę świata zaczynam od zmiany jednostki, to te wszystkie oddolne rzeczy i tak jak widzę właśnie ludzie, którzy narzekają na to, różne rzeczy, które się dzieją. Ostatnio miałam właśnie taką śmieszną rozmowę z sąsiadem i tam rozmawialiśmy, że gdzieś w jakimś tam kraju ludzie są bardziej otwarci i tworzą takie wspólnoty i że tam dzieci się nawzajem odwiedzają i w ogóle. I że u nas Polacy są tacy pozamykani, a do tego sąsiada mówię, no ale jak są pozamykani, a co? Przecież no, my tu właśnie tworzymy taką wspólnotę, tak? Dzieci się razem bawią, się odwiedzają, my się odwiedzamy. I to jest już taka, kurczę, praca u podstaw, budowanie zaufania i współpracy już na poziomie jednostki. I my to tworzymy. I nie ma sensu czekać, aż coś ktoś zmieni, tylko po prostu we własnym zakresie podejmować decyzje dotyczące swojego życia, dotyczące życia swojej rodziny i podążać za tym, co jest dla ciebie okej, okay, a tych sposobów na życie jest milion.
I zawsze jest wyjście. Wiadomo, że gdy tkwimy w jakiejś tam pracy, w jakimś systemie, że ten pierwszy krok to wyjście, no jest problem, bo trzeba zmienić swoje życie, zmienić swoje przyzwyczajenia i tak dalej. Ale jednak to wszystko jest do zrobienia i paradoksalnie po pierwszych trudach jest naprawdę, żyje się zupełnie inaczej, żyje się zupełnie lżej, gdy nie musisz kogoś, nie musisz udawać, nie musisz, nie wiem, przebywać z osobami, które cię nie rozumieją, a jeżeli nawet przebywasz z takimi osobami, to one widzą, że jesteś, masz inny punkt widzenia, jesteś jakąś tam jednostką, która coś uważa i potem zaczynają z tobą rozmawiać i się dowiadywać, i że można jakoś inaczej. I to wszystko jakoś tam płynie, tak? I gdy przebudzasz się, gdy widzisz, że jesteś tym lwem, który może wyjść z tej klatki, że jesteś tym orłem, który może szybować i zaczynasz to robić, to kurczę, życie jest... To już nie ma tej walki, tak? Bo nie musisz się właśnie przystosowywać, nie musisz zakładać masek, w sensie masek, nie musisz udawać właśnie kogoś innego, nie tracisz energii na tą całą grę, tylko po prostu zastanawiasz się, na co dzisiaj mam ochotę. I to jest naprawdę o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze życie. Już możesz polubić, subskrybować, komentować, wspierać i do zobaczenia.